Ładnie to, tak? Tą pieszą powinien pan dużo wcześniej zauważyć. Co prawda nie jest zbyt wysoka, ale nikogo więcej tu nie było. Ponieważ nie ma żadnego innego polecenia, jedziemy na wprost przez to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. I tu padnie polecenie, proszę skręcić w prawo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Czyli musimy wyprzedzić rowerzystkę. Wrócić na swój pas ruchu. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w prawo. I będziemy sobie skręcać w ulicę Kruczą. Widzimy tutaj strzałkę warunkową. Ale przed nami stoi auto, nie możemy jechać, ale nawet gdyby nie stało, musielibyśmy zatrzymać się do zera i dopiero kontynuować jazdę po zatrzymaniu się. Sygnalizator ogólny, więc będziemy musieli przepuścić pieszych, którzy mają otwarty w tym samym czasie ruch. I jedziemy ulicą Kruczą. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w lewo. Jest to sygnalizator ogólny, czyli będziemy musieli przepuścić tych, którzy jadą na wprost naprzeciwka oraz skręcając w prawo. Nie ma nikogo przed nami, możemy wjechać na skrzyżowanie. Jeżeli ktoś by był przed nami, to znaczy, że wtedy my musimy się zatrzymać przed sygnalizatorem i czekać, aż jemu się uda przyjechać. Jeżeli byśmy mieli zielone światło, również możemy wtedy jechać. Jedziemy ulicą Gajowicką. I padnie polecenie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Proszę skręcić w lewo. Zmiana pasa nieoznaczonego. Zbliżymy się do osi jezdni. Wyłączymy kierunkowskaz. I przy osi jezdni podążamy w kierunku skrzyżowania, aby skręcić w lewo. I tutaj będziemy skręcali w ulicę Hallera. Przy skręcie w lewo, po skręcie w lewo zajmiemy prawy pas, ale również musimy zwrócić uwagę na znaki poziome na jezdni, tak żebyśmy nie przejechali przez albo linie ciągłe, albo obszary wyłączone z ruchu, czyli zakreskowane. Wjechaliśmy w ulicę Hallera i tu padnie polecenie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w lewo. Czyli musimy sobie zająć lewy pas.
i jesteśmy teraz na lewy pas, na lewym pasie, który stanie się środkowym. My ponownie będziemy musieli sobie zmienić pas oznaczony na lewy. I z tego miejsca znowu będziemy skręcać w lewo. Ponownie musimy zwrócić tu uwagę na znaki poziome na jezdni, żeby nie najechać na obszar wyłączony z ruchu. Na samym po skręcie możemy zająć prawy pas. Najlepiej by było, gdybyśmy zajęli prawy pas. I skręcamy w lewo w ulicę Powstańców Śląskich. Jedziemy tak, żeby nie wjechać na obszar wyłączony z ruchu. I tu przed przejściem zajmujemy prawy pas. O właśnie, bo za przejściem jest linia ciągła i sobie jedziemy. Nie będzie tu żadnego polecenia, więc musimy jechać na wprost. Tutaj nasz pan Zygmunt zrobił taki numer, że zjechał na prawy pas. Niby dobrze, ale teraz popatrzmy, czy zmieścimy się na tym pasie. Jedziemy samochodem, który ma 11 metrów długości, rozstaw kół 5,5 metra i mamy do wyboru albo wypchnąć tych z środkowego pasa na lewy, albo zaliczyć krawężnik. Żeby na razie przejedziemy sobie tędy. Tutaj do kolegi Darka, który filmuje, proszę przy przejeździe zwrócić uwagę od czasu do czasu w prawe lusterko, czy nie będzie krawężnika. Ewentualnie w lewe lusterko, że będzie naprawdę trudne, ciasne. I później przejedziemy sobie to jeszcze raz i zrobimy prawidłowo. To znaczy nieprawidłowo, tak żeby było wygodniej, żeby po prostu sobie nie utrudniać. Widzimy, że ten tutaj niektórzy nawet skręcają, ścinają. Myśmy trochę wypchali. I proszę skręcić tu w prawo. Szerzej, szerzej, szerzej. Mamy jeszcze z prawej strony sporo miejsca. Do prawego. O, no i wyprostować go jedziemy. I na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w prawo. I zrobimy ten sam skręt z środkowego pasa. Kolega tutaj, Zygmunt, który jedzie, zrobił dobrze, zjechał na prawy. Niemniej jednak, ponieważ my jesteśmy po 15 godzinach jazdy jakiś, on jeszcze nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństw, jakie ciążą przed kierowcą, który prowadzi tak... W prawo jedziemy. Tak długie auto, że jednak czasem jest lepiej nie jechać z prawego pasa. To jest bardzo dobre, bardzo dobrze się stało, ponieważ będziemy mieli ładny materiał porównawczy. I tu będziemy skręcać na tym skrzyżowaniu w prawo. Jakby nie było polecenia, oczywiście musimy tak zrobić. I proszę za skrzyżowaniem wjechać na środkowy pas, dobrze? Zrobimy to z środkowego pasa.
To z kierunkowskazem robimy. I widzimy, że jadąc środkowym pasem wygodniej jest, prawda? Nie trzeba się męczyć tak. Ale i tak jest wygodniej. I zjeżdżamy na prawy pas i skręcimy w prawo w ulicę Kamienną. I tutaj już wracamy do ośrodka. Ale tutaj nie mam. Może inaczej, przejedźmy się jeszcze. Dojedźmy może do portu. Dobra. Możemy zrobić zatrzymanie w pierwszym momencie. Tu nie ma zatrzymania. No tam na podokarten, pod okoparkiem. Gdzie? Pod okoparkiem. Może inaczej, dojedźmy do portu, bo to jeszcze spokojnie. Mi tylko chodziło o to, wiesz, żebyśmy tam nie robili takie po dwie godziny, tylko tak. Ale ty to też potniesz to w kawałku. Przecież to nie będzie stawialne w jednym kawałku. Tylko że chodzi o to, żeby łatwiej, wiesz, potem z pół godzinnego, coś tam tego niż pół ostatniego godzinnego do przeglądania, ale no teraz możesz, teraz już się nic nie dzieje. Następne będą skrzyżowania. I tutaj już nie muszę pana prowadzić do wody, bo pan wie, jak się jedzie do wodu. Ale zrobimy sobie skrzyżowanie, czyli Kamienna Borowska. Zrobimy sobie z obu stron. Możesz w tej chwili wyłączyć sobie? Tylko to tak, to też musisz wyłączyć. Wyłącz tam.